Kamil Lewera, dzień dobry, zapraszam na program Prosto z Miasta. Dziś naszym gościem jest Łukasz Marcinkiewicz, prezes spółki Inneco. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Panie prezesie, na początek chciałbym zapytać, czym w ogóle zajmuje się miejska spółka Inneco, bo trochę takich obszarów dotyczących działalności, funkcjonowania naszego miasta w ostatnim czasie Wam doszło. Tak jest. Tych zakresów tej naszej działalności jest coraz więcej i rzeczywiście i sama spółka rośnie i przybywają zadania. No generalnie Inneco jest znane z tego, że jest spółką komunalną, która odpowiada za czystość, za taki ład, za estetykę w mieście, więc oczyszczamy miasto, odbieramy odpady, ale dbamy też o taką estetykę bliską nas. Dbamy o czystość wiat autobusowych, skwerów, różnych zielonych parków. To również robimy do tego działalność na cmentarzu. Prowadzimy również pole golfowe, które jest na zrekultywowanym składowisku odpadów. Więc jest szereg takich działalności, które na co dzień prowadzimy. Jest ich znacznie więcej oczywiście, ale mówię o tych podstawowych. W ostatnim czasie też kilka miesięcy temu zostały Wam przekazane pod opiekę gorzowskie parki, a tak najogólniej mówiąc to dbacie też w części miasta, bo nie na całości miasta, dbacie o zieleń miejską. Tak jest, dokładnie. My tą zielenią się zajmowaliśmy, ale w takim mniejszym zakresie. Natomiast słusznie tutaj redaktor wskazał, że tak, kilka miesięcy temu dostaliśmy dodatkowo 100 hektarów obszarów zielonych do utrzymania. To są różne skwery, jakieś drobne miejsca zieleni, które trzeba utrzymać, które są w takich miejscach, no można powiedzieć, reprezentacyjnych w centrum miasta. I staramy się, żeby te różne klomby, te skwery, żeby wyglądały rzeczywiście tak porządnie, schludnie, żeby nie było wstydu. Ja tak jeżdżąc po mieście, spacerując po mieście, bardzo często, a wręcz nawet nie pamiętam takiego spaceru, takiego przejazdu po mieście, żebym nie zobaczył właśnie samochodu spółki Inneco i to myślę, że też się chwali wśród mieszkańców, bo zazwyczaj oni mówili, a tutaj jest brudno, nieporządek, przystanek nieposprzątany, a teraz to właśnie wy o to dbacie i wy się tym zajmujecie. Tak. To prawda, że jest nas sporo, jesteśmy widoczni, Inneco ma charakterystyczne wozy, też schludnie ubranych pracowników i proszę redaktorze nie brać od nikogo takiego challenge'u, nie podejmować challenge'u, żeby przejechać przez miasto, nie zauważając pojazdu Inneco, bo się nie da chyba. Ja wielokrotnie tak próbowałem, sprawdzając, co się dzieje w mieście, kontrolując naszą pracę i zawsze co najmniej na 1, 2, 3, 5 samochodów Inneco się natknąłem, ale to chyba dobrze, chyba o to chodzi, żebyśmy dbali o tą naszą przestrzeń, no bo pracownicy Inneco to gorzowianie, którym zależy, żeby było ładnie, czysto, estetycznie i tych obszarów, tak jak wcześniej powiedziałem, jest dosyć sporo, więc no staramy się dbać, aczkolwiek nie popadam w jakiś hiperoptymizm. Wiem, że jest jeszcze dużo do poprawy. Wiele rzeczy można zrobić lepiej. Pracujemy nad tym. Staramy się, by było po prostu dobrze i by mieszkańcy też byli zadowoleni z tego standardu. Spółka cały czas się rozwija. Właśnie te wszystkie dodatkowe obszary, które zostały Wam przekazane, też o tym świadczą. Czy docelowo nie chcielibyście jako miejska spółka zarządzać też całym miastem, w sensie dbać o porządek w całym mieście? Nie ma takich planów, nie mamy takich aspiracji. Realizujemy to, co nam zleci Urząd Miasta i staramy się z pokorą podchodzić do tych zadań. Jest ich coraz więcej, a wyzwania rynku pracy, wyzwania cenowe są też dosyć trudne, bo sprzęt, który używamy, to jest sprzęt profesjonalny, często bardzo, bardzo drogi, więc wcale nie mamy takich aspiracji, żeby tych zadań było więcej. Chcemy po prostu robić to, co już jest teraz nam powierzone, chcemy robić to po prostu jak najlepiej i jeszcze poprawiać tą jakość. Wy jako miejska spółka też angażujecie się w takie działania społeczne, jesteście obecni w życiu miasta, nie tylko właśnie sprzątając miasto, dbając o porządek, ale też wspieracie takie inicjatywy oddolne, typu na przykład Bieg Słowiański, teraz też pomoc dla powodzian, niezwykle ważna. Jako miejska spółka zaangażowaliście się też przekazując tam między innymi swój sprzęt, który pomagał przy ładowaniu tych wszystkich darów zebranych przez mieszkańców. Tak, zgadza się. To znaczy, no, staramy się aktywnie uczestniczyć w życiu miasta. Jesteśmy spółką, która dba o ekologię, ale też preferuje taki zdrowy styl życia, więc oczywiście jesteśmy partnerem
Dniem Biegu Słowiańskiego już od wielu, wielu lat. Świetna inicjatywa, bo nie tylko musimy dbać o swoje otoczenie, ale też warto zadbać o swoje zdrowie, o swoją formę, o kondycję. Natomiast przechodząc do tej drugiej kwestii, mniej przyjemnej, bardziej smutnej, czyli powodzi, to tak, pomagaliśmy jako spółka, służyliśmy swoim sprzętem, pomagaliśmy w załadunku, w całej logistyce, bo akcja była fajnie skoordynowana i tutaj gorzowianie też stanęli na wysokości zadania, bo jako społeczność wykazaliśmy się solidarnością rzeczywiście, dlatego że były punkty w przedszkolach, w szkołach, gdzie dzieciaki, rodzice przynosili dary dla powodzian. My jako INECO, nie tylko my, ale między innymi te dary przejmowaliśmy, odbieraliśmy, przywoziliśmy do magazynu centralnego, czyli do sali sesyjnej przy ulicy Sikorskiego, a później już cięższym sprzętem ładowaliśmy palety z tym sprzętem, z całym asortymentem. Tam było i jedzenie, i sprzęt do sprzątania i chemia do sprzątania, także rzeczywiście to wyszło bardzo sprawnie, w bardzo krótkim okresie czasu się zorganizowaliśmy i ta pomoc trafiła bezpośrednio do powodzian. Czy to jest właśnie też taki sygnał do mieszkańców, że wy jesteście, służycie pomocą w razie jakichkolwiek tego typu właśnie sytuacji, oby było ich oczywiście jak najmniej. Oby nie trzeba było interweniować w ten sposób, ale tak, no jesteśmy spółką z misją, jesteśmy spółką miejską. Ja mówię, że jesteśmy też spółką frontową, bo cokolwiek by się nie działo, to mamy duży zespół ludzi, mamy też bardzo dużą flotę, pojazdy specjalistyczne i służymy pomocą, jeżeli gdziekolwiek będzie się coś działo, no to zawsze jesteśmy jedną z tych pierwszych spółek, która będzie dedykowana do pomocy. Panie prezesie, przed nami też, co prawda za oknami jeszcze ciepło, ale już powoli zbliża się ten okres zimowy. Czy jesteście już przygotowani też do tego, żeby odśnieżać nasze drogi? Tak, to jest także w ten sposób, że dużo wcześniej się kontraktuje wszystkie rzeczy, które są, te materiały, które są niezbędne, czyli piasek, sól drogowa, to mniej więcej z wyprzedzeniem półrocznym trzeba zamawiać, a nawet wcześniej. My te zapasy gromadzimy, staramy się też kupować to w takich okienkach cenowych, kiedy jest najtaniej, a nie w sezonie, bo wtedy rzeczywiście ceny szybują. Tak, jesteśmy przygotowani do tego sezonu. Właśnie w tym momencie trwa przezbrajanie naszych samochodów. 11 pługo piaskarek będzie do dyspozycji miasta, mieszkańców, tak żeby bez jakichś większych problemów ten sezon zimowy, zwłaszcza z opadami, czy jak będzie go oleć, no to będziemy interweniować. Od razu wyjaśnię, że bywa tak, że często wyjeżdżamy w nocy prewencyjnie, dlatego że jeżeli nie zadziałamy uprzedzająco, to niestety później już jest sytuacja dużo trudniejsza, także będziemy, jeżeli będą takie prognozy, a korzystamy z wielu różnych źródeł informacyjnych, jeżeli będą takie prognozy, będziemy już w nocy posypywać zapobiegawczo po to, żeby wszyscy nasi mieszkańcy z rana mogli spokojnie i bezpiecznie dojechać do pracy. Trzeba tutaj zaznaczyć, że tym zajmuje się spółka INECO RCS. Tak, to jest spółka córka, wydzielona spółka z całej struktury INECO, natomiast jest to jedna grupa kapitałowa w ramach INECO, działa ten zespół, no i od wielu lat stara się sprostać i póki co przez wiele lat no, nie zostaliśmy zaskoczeni przez zimę, byliśmy przygotowani, więc te pierwsze wyjazdy też będą już niebawem. Jak to wygląda, jeśli chodzi o rozliczanie właśnie z miastem za odśnieżanie dróg, bo w innych gminach to wygląda tak, że jest płacone za wozokilometry. Tu w tym przypadku chyba jest nieco inaczej. Sposób rozliczania jest dosyć skomplikowany, bo raz to gotowość, natomiast przede wszystkim jednak tutaj te wozokilometry są istotne, przy czym to jest tak, że w zasadzie każdy wyjazd jest dosyć mocno skoordynowany z Urzędem Miasta. Są osoby, które w urzędzie odpowiadają za to, żeby nas zadysponować, a więc jakby nie mamy takiej swobody, nie możemy uznaniowo pojechać interweniować, tylko to jest wszystko oczywiście z kilkugodzinnym wyprzedzeniem uzgadniane, co będzie w danym dniu, czy przez daną dobę realizowane, w jakim zakresie, po to, żeby te koszty też minimalizować, bo nam też zależy na tym, żeby zrealizować pracę, ale z drugiej strony jesteśmy spółką miejską, więc żeby zrobić to w miarę oszczędnie. Panie prezesie, przed wami bardzo
bardzo duże i myślę, że wręcz ogromne wyzwanie, budowa farmy fotowoltaicznej w Stanowicach. Tam już taka niewielka farma fotowoltaiczna jest, ale wy chcecie tą farmę rozbudować. Na jakim etapie jest w tej chwili ta inwestycja, przygotowanie do tej inwestycji? Tak, obecnie w Stanowicach jest niewielka farma, znaczy niewielka, różnie to można oceniać, ale myślę, że mimo wszystko niewielka to jest farma o mocy 1 MW, więc w takich warunkach, że tak powiem, prywatnych, domowych, można by było powiedzieć, że no naprawdę niezła, naprawdę duża. Ale niewielka w porównaniu do tego, co chcecie zrobić. Dokładnie tak, a z kolei w stosunku do tego to nie za wielka. W Stanowicach Ineco ma grunty i planujemy tam zainstalować panele fotowoltaiczne o mocy 250 MW. Oczywiście nowoczesne, monokrystaliczne, takie, które już można utylizować, czy ich utylizacja jest dużo łatwiejsza niż te, które były produkowane kilka lat temu, więc też no, idziemy z duchem czasu i myślimy również o tym aspekcie ekologicznym. No i to jest spory projekt. W ostatnich dniach prezydent informował o niezwykle dobrej informacji, że dostaliśmy warunki przyłączenia do polskiej sieci elektroenergetycznej. I co to oznacza? Trzeba było na to czekać. Tak, tak. Czekaliśmy na to 2 lata, walczyliśmy o to, za trzecim podejściem nam się udało. Cała procedura jest bardzo skomplikowana, ale udało nam się ten wyścig wygrać. I to oznacza, że ten prąd, który będzie wytwarzany w przyszłości, będzie mógł zasilić całą sieć krajową. Czyli mamy zgodę na wpięcie się w tą sieć. Bez tego byłoby troszeczkę trudniej. Czy to oznacza, że na przykład miasto będzie mniej płaciło za energię tą, którą wykorzystuje na ulicach miasta? Czy ta energia będzie w jakiś inny sposób spożytkowana? Być może tak, tego nie wykluczam. Natomiast jesteśmy teraz na etapie takiej bardzo specjalistycznej analizy prawno-ekonomicznej i finansowej, jak wykorzystać ten atut. Bo to będzie niewątpliwie ogromny atut Gorzowa, że taka farma fotowoltaiczna powstanie. I teraz będzie można pójść w kilku kierunkach. Bo będzie można przyłączyć na przykład tak zwaną linią bezpośrednią tą farmę, czy część tej farmy do przyszłej jakiejś firmy, fabryki, może jakiejś fajnej, nowoczesnej, technologicznej, niekoniecznie tak zwanej montowni, tylko jakiejś fajnej, rozwojowej nowoczesnej firmy, która powstanie na tych terenach rozwojowych pod Gorzowem przy ulicy Małyszyńskiej. Jak myślę, wiemy, tam jest 250 hektarów do uzbrojenia, do wykorzystania pod działalność produkcyjną, przemysłową i możemy być jednym z nielicznych miast w Polsce, jeśli nie jedynym, które będzie mogło takiemu podmiotowi zaoferować atrakcyjne ceny prądu. Więc to jest jedna możliwość. Druga możliwość jest taka, że po prostu będziemy ten prąd sprzedawać i te środki, które zostaną pozyskane, one będą mogły zasilić budżet miasta, budowę jakiejś inwestycji kolejnej, budowę dróg, nie wiem, remonty szkół, no to już kwestia pomysłów i decyzji takich politycznych, prezydenta, radnych. I jest jeszcze trzecia, bardzo moim zdaniem ciekawa ścieżka, mianowicie budowa instalacji do elektrolizy, czyli do wytwarzania wodoru, zaraz przy tej farmie. Dlatego, że wodór potrzebuje do swojej produkcji dużej ilości energii i dużej ilości wody. Mhm. Te dwa zasoby będziemy mogli mieć w jednym miejscu, w jednym czasie będziemy mogli wytwarzać duże ilości wodoru. No i mi osobiście marzy się, żeby w przyszłości po Gorzowie za kilka lat, bo to nie jest już jakaś fantastyka, to nie jest jakaś odległa wizja, tylko żeby za kilka ładnych lat po ulicach Gorzowa jeździły śmieciarki zasilane wodorem, autobusy zasilane wodorem, więc to też jest jakieś rozwiązanie. I teraz pracujemy nad tym, co będzie najbardziej optymalne. Ile co będzie kosztować i co nam to da jako mieszkańcom, jako gorzowianom akurat któryś z tych modeli. Czyli to jest taka kwestia przyszłości niezwykle istotna i to też może być takim bardzo dużym atutem dla miasta, żeby przyciągnąć nowych inwestorów. Może to być naprawdę ogromne koło zamachowe. Rywalizacja o inwestorów jest przeogromna, a my mamy na razie jeden bardzo ciekawy atut, mianowicie 250 hektarów greenfieldu do zagospodarowania. Drugim atutem, niezwykle też istotnym, może być zaraz właśnie te podpięcie się do linii bezpośredniej i zaoferowanie przez miasto
atrakcyjnych cen energii. Także idziemy w tym kierunku. Myślę, że to jest takie świadome działanie po to, żeby w przyszłości rzeczywiście Gorzów na tym skorzystał, no i każdy z mieszkańców. A jeśli chodzi o terminy, to kiedy realnie mogłaby być ta farma rozbudowana? To jeszcze trochę potrwa. To jest duża inwestycja, bardzo złożona i mniej więcej, jeżeli nie będzie żadnych przeszkód, wszystko będzie w miarę szło sprawnie, to od dzisiaj trzeba liczyć mniej więcej 4-5 lat, aż prąd popłynie. Mniej więcej taki okres jest potrzebny. Mamy większość decyzji administracyjnych już pozyskanych. Jeszcze przed nami kilka, ale później projekt wykonawczy, przetargi, które zajmą nam kilka, jeśli nie kilkanaście miesięcy, no i później realizacja, budowa, więc tak na spokojnie patrząc na proces inwestycyjny mogę powiedzieć, że jeśli nie wydarzy się nic nadzwyczajnego, no to około 5 lat. Czyli od pomysłu do realizacji bardzo dużo czasu musi upłynąć, ale warto na to poczekać. Tak, tylko mówimy o tym, że to jest dużo czasu, słusznie 5 lat to kawał czasu, ale z drugiej strony w perspektywie tak dużych inwestycji to jest moment, tak? To jest moment, trzeba to zrobić dobrze, trzeba to zrobić porządnie, zgodnie z polskim prawem. My jesteśmy zobowiązani do realizowania wszystkich działań zgodnie z prawem zamówień publicznych, więc musimy realizować przetargi, a to zabiera bardzo, bardzo dużo czasu. Nawet doskonałym tego przykładem jest to, że 2 lata trzeba było czekać na odpowiednią, na jedną decyzję. Na jedną decyzję, a pracowaliśmy nad tym bardzo usilnie. 3 podejścia, 3 wnioski, wiele pism, wiele korespondencji, tego jakby nie widać, no efekt jest po 2 latach. Panie prezesie, liczymy na to, że to wszystko uda się zrealizować, a patrząc na determinację pracowników, zarządu, myślę, że jest to możliwe. Nawet jestem przekonany, że jest to możliwe. Trzymajmy wspólnie kciuki za rozwój tej inwestycji farmy fotowoltaicznej, za rozwój INECO, tak żeby ta spółka rzeczywiście dla nas, dla mieszkańców dobrze funkcjonowała. No właśnie, bo tutaj to wszystko jest najważniejsze. Dobro mieszkańców i porządek w mieście, a tym bardziej jak gorzowianie dbają o Gorzów, to już jest na duży plus. Tak, i o to chodzi, żebyśmy byli zadowoleni ze swojego miasta, z podmiotów, które zajmują się tą estetyką, czystością. Dokładam sporo czasu, sporo pracy do tego, żeby rzeczywiście tak było. Panie prezesie, bardzo dziękuję za poświęcony czas, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Prezes INECO Łukasz Marcinkiewicz był dziś naszym gościem. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.